Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Oczywiście jest sobota, 9.34, 16 marca. Dzisiaj ten dzień wylatuje, więc wziąłem sobie kredyt, bo muszę kupić przyczepę. Bo tamta jest trochę ciężka z nią. No, tą przyczepkę w takiej konfiguracji. A te koła są ładniejsze, więc kup 22500, oczywiście zasław 18 ton do mojego John Deere'a. To będzie piękny zestaw. Dobra, wsteczny i ogień. Jedziemy na pole kosić soję. Na... zobaczycie, na jakie pole. D1, no może być D1. No i grzejemy sobie na pole i tam się dogadamy. Dobra. No i dzisiaj plan jest skosić soję. No nie wiem, czy całą się uda. Ale zobaczymy. Dobra, przelecę sobie tędy. 54 na godzinę, więc... spoko to idzie. Trzeba jeszcze powołać te pola, ale to... ty sobie bizon kosi. Teraz się cofa. Bo coś złapał pewnie jakiś obiekt. Bo tu debil jest. Tutaj sobie wyjadę i zostawię ciągnik gdzieś koło pola i tyle. Kurde, nawet nie gdzie ciągnika zostawię. Tutaj, dobra, od sąsiada na polu. Chyba się nie będzie poginęło, co? A kombajny gdzie się rozłożyć? Chyba tutaj, bo nie ma miejsca. Z tymi pracownikami zasranymi. Tak to jest. Bizon naprawdę podobnie ostatnio żniwa. A ja dzisiaj sobie wynająłem Newfoundlanda TX-66. Tylko nie wiem czemu jest tutaj w ogóle inny model będą podany, no ale... niech będzie. Wynająłem, pożyczyłem. Żeby trochę te żniwa też były trochę inne, te sojowe. No. I żeby też trochę szybciej poszło. Oczywiście header 6 metrów, więc robotka będzie szła. Bizon ma 5 akurat, no ale też nie chciałem jakiegoś dużego kombajnu tutaj brać. Więc myślę, że taki TX będzie idealny, bo nigdzie go nie używałem, a fajnie by było gdzieś go użyć wreszcie. Tu się rozłożymy i będzie dobrze. Sąsiada na polu. Bo czemu nie? Dobra, wszystko działa, wszystko działa. W realu też jak jest skoszony, to się po polach jeździ i co? Sąsiada, jak jest skoszony. No i dobra, zaczynamy kosić pierwszy wjazd. Tą soję i zobaczymy jak to będzie szło. Powinno iść trochę szybciej, no bo 6 metrów, nie? No ale pole też nie jest małe, więc... wszystkie sobie pojeździmy. Jutro niedziela, więc jutro będzie wielmoża na kanale. Więc wszystko się zgadza.
Nie, no fajny ten bizon jest. Tak, jaki bizon? Fajny ten niewolnik jest. Dzisiaj, 15:10. A nie wiem. Dobra. To trzeba sapę jeszcze otworzyć, bo nie otwierałem. Przede wszystkim trzeba zrobić sapa. Dobra, już wszystkie snapy, wiem co się dzieje. No i wszystko gra i guczy. Dobra. Tego akurat nie chciałem otwierać, ale... Dawaj. Kość. To na 600 już? Nawet spoko, nie? Ile tych snapów? Jeszcze 30 snapów do otwierania. Minus grubo. Nie ma lipy ty. Coś tam daje tej soli, nie? Już 2 tony są, więc... To już są grube pieniążki. Fajnie jakby tą soję jeszcze dokaszał, nie? To by było dobrze. Jakby ją dokaszał. A nie, a on mi jaki walczy. Dobra, tak to wygląda. Dzisiaj jest sobota. Wieczorem wychodzę. Dzisiaj musiał mieć jeszcze odcinek na poniedziałek? Chyba tak. No i dobra. Nie, no fajnie zejdzie tylko, że nie, naprawdę. Podobają mi się. Teraz do tyłu. Jakiegoś tam snapa sobie zrobimy. O. Niech będzie. Może być. Tak. Wszystko jest. Dobra, snapy pootwierane, wysłane, więc teraz można wrócić do odcinka. A i dodałem między odcinkami mod. 2 mody w sumie dodałem. Jedną na niepełną belkę, żeby można było wywalać z prasy, a drugi mod na automatyczne sprzedawanie mleka. No i tak to wygląda. No, zapis jeszcze. 85 tysięcy kredytów mam, ty ja pierdzielę. Kiedy to spacę? Nie na wiosnę. Ten tam już pole skosił, czy nie? O. Dobra, kończy kosić. Ciekawe, czy przeskoczę na drugie pole sobie, czy będę musiał go jedno przestawić.
No. Nie znam odpowiedzi. Znam odpowiedź. Dobra, skończę ten kawałek tutaj kosić. I puszczę go tutaj tego diabła obok mi kosi. Bo on to wszystko musi pokosić się. Zrobić poprzeczniak i tyle. Dzisiaj ostatnio żyła bizona prawdopodobnie, więc musi tak to być. Ja też się śmiesz. Nie, też nie chcę długiego odcinka robić, 30 minut maksymalnie ze żniw. Bo to tylko soja i koszenie. Więc nie chcę zbytnio przesadzać. A po drugie, to soja już widzieliście parę razy, kusiłem. 11 minut, no to 20 minut, potem przecież o 9 jak skończę. Chociaż jako 10 odcinek skończę, albo 10.05 to będzie gitara. Wtedy to wrzucić, zjeść i jechać za fryzjera. Myślę, że będzie git. Myślę, że powinna być gitara. No i tak to wyglądać będzie. Bo miałem wcześniej to drzewo usunąć przed odcinkiem, ale zapomniałem. Dobra, dawaj tym case'em tu. Niech się ten mój piękny bizon sypie. Pusto, pusto. Więc można grzać. Można zobaczyć. Dobra, ten już skończył tutaj kosić. Ostatni przejazd mu został. Więc trzy przejazdy zrobił, no? Prawie cztery, no. To w tym czasie, co sobie zanazywałem, no to prawie on całe pole mi to skosił. Do końca, więc dobrze. Teraz jadę na 15 kosić. Myślałem, że na tu zbiornik, ale jednak nie dało, na 6 ton już jest. Więc ponad zbiornik bizona by to dało, więc. Tak myślę, że spoko wynik. No oczywiście tutaj będzie nowy komin na wiosnę, znaczy na wiosnę, na kolejny zimę, ale to już nie powiem jaki. Nie, nie będzie to nie ponad. Generalnie w sumie mógłbym sobie GPS-a to puścić, nie? Ale no nie ma ten kombi GPS-a, więc niestety nie. No nie powiem, że nie przyda, że przydałby się GPS tutaj. Teraz bym sobie włączył GPS-a i wyrąbano mi było na wszystko. Tak jak w John Deere.
Tak jak siałem. Ja też na GPS-ie siałem i było fajnie. Ja dojadę do końca, spokojnie. Jeszcze się nawrócę. Będzie luks. Będzie luksusowo. No i tak to wygląda. Zbiornik 8 ton, więc... Fajnie, fajnie. Bo jak 8 ton, to już trochę zmieści. Pole z rzepakiem by się przydało kupić, nie? Na wiosnę. No, trzeba będzie pomyśleć o tym. Nie, no ten to ma fajną, wysoką rurę, więc... Więc tutaj sypanie z tego kombajnu to jest coś pięknego. To nie bizon, panie. $7900. No jest, 8 ton. Nie zdążyłem hamować. Pięćdziesiąt kilometrów plus chip. No i elegante. Zobacz, tak to wysokie jest fajnie. Nie, no zestaw jak z Reala, nie? Tak samo wygląda. Kiedy 69-20 z tą przyczepą zawsze jeździ. Za słaby. Zestaw jak z Reala normalnie. No i poszli. Nie no, elegancko. Podoba mi się. Podoba mi się to, jak to się chodzi, nie? Myślę, nie wiem, czy bizony to było na 3 razy, czy na 4. Na 4 chyba. Chociaż może nie. Chociaż może i na 3 razy, bo to tylko metr szerokości więcej, nie? Więc prawdopodobnie na 3 razy to było. No tu jest 6.1, a bizony ma 5.1 header, więc... Więc no, pole fajne, bo na 3 razy, więc kiedy tylko ta góra kosić i tak wtedy fajnie jest. No ale dwa pola na odcinku będą skoszone, więc to mi się podoba. Nie pojadę sobie na 27 kosić. No jest 18 minuta, jeszcze 8 minut, więc 26 minut, myślę, że spoko. Jak na to, że tylko koszę, to nawet spoko, nie? Wyrobiłem się? Wyrobiłem się, dobra. Więc jest luks. Torpedo. A czekaj, jak teraz nie obejrzę. Biedne. Marca. To jest środa. A tu M, to już inaczej. To dzisiaj ostatni dzień. Od 15 do 16 będzie przerwa. Dobra, to się da. Tarirarara.
Dwa przejazdy? No może się uda na dwa, ale pewnie na trzy. Może kurde się uda na dwa. Ale pewnie nie. Pewnie mi to się nie uda. Dawaj, dawaj, koś. Dobra. Take 66. A, na dwa razy jeszcze, dobra, więc spoko. Nie, no fajnie to idzie, nie? Wiadomo, no, 4 razy to 4 metry, nie? Wiadomo, metr więcej to też zawsze trochę szybciej idzie, nie? Kosić. No i teraz na drugie pole. W sumie trzecie już na dzisiejszym odcinku. A tam tylko sobie zacznę, tam chyba te kroskoło sobie odjadę. I będzie koniec odcinka prawdopodobnie. Wózek tam sobie może sobie stać, co prawda. Bo ja wózka nie potrzebuję na te pole. Bo ja potrzebuję tylko tu na drogę wyskoczyć i zaraz będę na pole. No w sumie tam już widać nie? Za tym wapnowanym polem moje soje, więc... Nie no, coś tam będzie tej soi, nie? Powiedzmy będzie 20 ton, bo tak liczyłem. A będzie więcej, bo już mam 20 ton nakoszone. Czekaj, tam było 5, tu było 8. No to jest 13, tak? Ja mam 4, a to jest 17, a Bizon ma 3 tony, no to już jest 20 ton nakuszone. 30? Może po 40 będzie coś takiego, nie? Myślę, że około 35 ton powinno być. No bo ten kosz jest 9, jeszcze ta 10. Jeszcze trochę kawałków jest do koszenia tej soli, więc nie ma Liptona. Nie no, mówię, zrobię raz koło dookoła tego pola i będę kończył. Będzie git. Oczywiście resztę i tak poza zasięgiem będę się koszyć i tak. Bo na kolejnym odcinku chciałbym już... w sumie co bym chciał na kolejnym odcinku robić? Na pewno na październik przeskoczyć. Na październik może jakiś obornik z orką zrobić, coś takiego? No, obornik z orką trzeba będzie zrobić. Się worki, trochę orki. Będzie fajny odcinek. Albo od razu już na listopad przeskoczyć i wtedy sprzedawać plony, nie? To też by, ty, to sobie też by nie było głupie, nie? No sprzedać plony, czyli ten rzepak, tą pszenicę, co tam miałem, trochę sorga. Wszystko posprzedawać. No i wtedy do tego obornik i orka. I odcinek jest znalazł, nie? Nie wiem, pomyślę o tym, pomyślę. A jak na razie koszenie tym kombajnikiem to jest coś pięknego. Co znowu ja... No, 25 minut jest? Jest.
Dobra. Tutaj dalej drogę będę kończył, o. Jedno okrążenie zrobiłem, zrobiłem. A to, że poprzeczniaka nie zrobiłem tutaj, to... Tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć i pa, pa.